Dzień dobry Państwu, Piotr Kowalczyk. Przedstawiono mnie już, ja kieruję Farmindexem. I postaram Państwu pokazać nie po prostu bazę leków, ale jak współczesne bazy wiedzy o lekach mogą pomagać szpitalom w kwestii bezpieczeństwa i ekonomii. Zaczniemy od tego, od dwóch pacjentek. Po to, żeby Państwo zobaczyli, gdzie te bazy naprawdę dzisiaj się przydadzą. Pierwsza pacjentka to pacjentka onkologiczna, stwierdzony guzek piersi, następuje operacja, potem jest podany lek profilaktycznie. Pacjentka ma objawy depresji, dostaje w poradni przyszpitalnej lek przeciwdepresyjny. Niby wszystko jest w porządku. Druga pacjentka to z kolei pacjentka, która jest przyjęta w trybie nagłym, z zawrotami głowy, jest odwodnienie, dostaje płyny, ale po dwóch dniach te zawroty głowy nie ustępują i lekarz prowadzący decyduje się na podanie, na zlecenie tomografii komputerowej z podaniem kontrastu, z zawartością jodu. To wszystko dzieje się prawidłowo, to znaczy podanie takiego jodu nie wydaje się, żeby miał jakiekolwiek przeciwwskazania. I to są te takie dwie pacjentki, do których wrócę pod koniec prezentacji, wtedy, kiedy trochę więcej powiem o bazach wiedzy. Bazy wiedzy o lekach w szpitalu, aspekt bezpieczeństwa i aspekt ekonomiczny. I bazy wiedzy to nie są indeksy. Indeks to był kiedyś, indeks to jest, jak ja to nazywam, imię i nazwisko leku, czyli nazwa leku, substancja, dawka w danej tabletce, fiolce, czy też ilość tabletek, czy też fiolek w opakowaniu. Dlaczego to jest indeks, a to nie jest baza wiedzy? Bo chociażby patrząc na takie dwa bardzo zbliżone do siebie leki przeciwpadaczkowe, jakim jest Depakina i Lamitrin, jedna i druga ma wskazanie padaczka, ale zupełnie inne wskazanie ma lek o nazwie Lamitrin od leku o nazwie Depakina i indeksy już tego nie warunkują. I teraz, co to jest rzetelna baza wiedzy o lekach? Rzetelna baza wiedzy o lekach to jest cały twór bardzo dużej pracy zespołu ludzkiego. My w Farmindexie mamy lekarzy, ja jestem lekarzem, ale nawet nasz szef informatyków jest lekarzem. Mamy farmaceutów, mamy analityków medycznych, mamy dietetyków, czyli zespół, który przygotowuje, opracowuje wiedzę o lekach, to jest zespół bardzo, bardzo medyczny. To jest, dlaczego? Bo to jest kwestia nadzoru, to jest kwestia możliwości zadawania nam pytań. I to, co jest też ważne, to jest to, że twórcy baz muszą być niezależni od producentów farmaceutycznych. A takie zależności nawet w Polsce się zdarzają. Kolejna rzecz to jest coś takiego. Jeszcze 10 lat temu właściwie jedynym źródłem wiedzy o lekach był Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. No i to było proste. Były charakterystyki produktów leczniczych, ulotki przylekowe, z tego powstawał indeks leków, drukował Farmindex książkę i to jest wszystko. Natomiast jak to wygląda dzisiaj? Mamy URPL, mamy Ministerstwo Zdrowia, które produkuje mnóstwo wykazów i rozporządzeń prawnych, mamy CIOS, mamy GIF, mamy EME, czyli Europejską Agencję Rejestracji Leków, mamy WHO i mamy WADE, bo nawet informacje o dopingu, tak czy nie, takie rzeczy też trafiają do baz. Po drugiej stronie mamy apteki, hurtownie, firmy badawcze, producentów, ale mamy też twórców, to są niezależne podmioty, które tworzą na przykład bazy interakcji. Mamy również firmy, tak jak CGM, jako firmy MedIT, które pomagają nam poprzez kontakt z państwem zrozumieć, co państwo jako lekarze, farmaceuci czy jako szpitale potrzebują w dodatkowych informacji. My to wykorzystujemy i na podstawie tego budujemy nowe bazy wiedzy. I teraz, jeśli popatrzymy na co bazy dają dla lekarzy i co dadzą szpitalom, co nowoczesne bazy dają szpitalom, to przede wszystkim dają możliwość efektywnej pracy. W jaki sposób? Chociażby wspierają lek przypisaniem do kodu ICD-10.
Jeśli dany system informatyczny ma to zapięte, to lekarz pisujący nadciśnienie dostaje automatycznie wykaz leków czy substancji, które można stosować w takim wskazaniu. Jeśli to jest lekarz pracujący w poradni, może dostać kwestie od razu refundacyjne. My zmniejszamy również jak gdyby niebezpieczeństwo dla lekarza popełnienia błędu związanego z złym wypisaniem leku, jeśli chodzi o kwestie refundacji. Jest mnóstwo innych rzeczy, które dzięki nowym bazom można uzyskać. I tak naprawdę z perspektywy terapii, to w chwili obecnej lekarz, który tak ma, postawi rozpoznanie, dostaje informację, który lek. Masę ciała to są kalkulatory dawkowania, na przykład dla antybiotyków, dla niesterydowych leków przeciwzapalnych. Wiek to jest lista senioralna, płeć, ciąża, karmienie, wykonywany zawód. Te wszystkie informacje w tych bazach już są na, jak gdyby na samym początku informacji o leku. Poza tym są choroby współistniejące, inny lek, przeciwwskazania, uczulenia i zmiany stosowania leku. Być może Państwo się nie orientują, ale lekarz, który uważa, że zna swoje leki, które stosuje, to tak dość dużo ryzykuje. My przeciętnie uaktualniamy 1500 opisów leków w ciągu roku. I to mówię o tak zwanych grubych opisach, typu wskazanie, przeciwwskazanie, interakcje, środki ostrożności. Ja już nie mówię o tam jakichś poprawkach. Taka jest skala zmian, która co roku się dzieje, tylko i wyłącznie w kwestii opisów leków, bo oprócz tego są jeszcze dodatkowe informacje, które oczywiście też są uaktualniane. Teraz drugi aspekt dla Państwa, jako dla szpitali bardzo ważny, to jest efektywność pracy farmaceuty. I to, co tutaj Państwo widzą, to jest wynika z mojej rozmowy z krajowym konsultantem do spraw farmacji szpitalnej, czyli pewnego rodzaju 7 elementów, gdzie farmaceuta szpitalny wchodzący w skład interdyscyplinarnego zespołu powinien uczestniczyć w pracy całego zespołu właściwie medycznego, tak? Gdzie z naszej perspektywy te 3 rzeczy, czyli właściwy lek, właściwa dawka, właściwa droga podania są absolutnie kluczowe. I teraz tak, dzisiaj była mowa, może tak, nie ma takiej prezentacji, która wytrzyma starcie z poprzednimi prezentacjami. Dlaczego? Dlatego, że pewne rzeczy, o których mówią przedmówcy, powodują, że człowiek musi zmienić to, co zaplanował, ale akredytacja. Jeśli chodzi o akredytację szpitali z perspektywy wiedzy o lekach, to są takie kluczowe 3 elementy, które tam się pojawiają. Po pierwsze, to są alerty bezpieczeństwa. Co to są? Ja przeskoczę do tego. Co to są alerty bezpieczeństwa, albo wcześniej jeszcze to jest, są komunikaty GIF-u. Zgodnie z wymogami akredytacji, farmaceuta szpitalny ma mieć wiedzę o wszystkich decyzjach GIF-u dotyczących danego leku. I teraz tak, oczywiście może wejść na stronę GIF-u, ale może korzystać z bazy wiedzy, która wygląda w ten sposób, że pod opisem danego, informacją o danym produkcie ma natychmiast podane decyzje GIF-u, nie tylko ostatnią, ale również poprzednie. Kolejny element to jest informacje dotyczące kategorii leków pod kątem bezpieczeństwa. Szczególnie dotyczy to podawanie leku u kobiet w ciąży, w czasie karmienia i kilka innych rzeczy. Można to wyczytać. Charakterystyki produktów leczniczych kiedyś miały stronę, 2 strony. Dzisiaj najdłuższą, którą my znamy, ma 52 strony dla jednego z leków. Nie wierzę, żeby jakikolwiek lekarz kiedykolwiek to przeczytał. Dlaczego? Dlatego robimy coś takiego. My z tych charakterystyk wyjmujemy coś, co nazywamy światłami drogowymi. Bo to tak wygląda. Jest zielony, żółty, czerwony albo szary, kiedy nie ma informacji. I bardzo szybko można zweryfikować, czy dany lek można używać w czasie prowadzenia pojazdu, ale też jest taki pod tytułem wpływ na, czy interakcje z alkoholem. Jak wygląda skala występowania interakcji w szpitalu? Jest badanie z Szpitalu Uniwersyteckiego w Turku. Przejrzeli wszystkich pacjentów pomiędzy 96 rokiem a 2002 i u tych pacjentów stwierdzili, że około 20% pacjentów, którzy dostawali na przykład kodeinę, oni mieli
podawany jednocześnie lek, który wchodził w silną interakcję. To samo z tramadolem. Tramadol jest bardzo silnym lekiem przeciwbólowym, to jest tramal. Czyli skala interakcji wewnątrz szpitala jest potężna. I teraz przejdę do interakcji szpitalu i działań niepożądanych. Zasady tworzenia takich baz są następujące. Po pierwsze, kto tworzy metodologię tworzenia? W naszym przypadku to jest baza, która nie jest naszym wytworem, my ją lokalizujemy. Natomiast metodologię tej bazy stworzyła Karolinska Instytut ze Sztokholmu. To są ci goście, którzy nominują do medycznej Nagrody Nobla. Teraz, kolejne elementy to jest dobór piśmiennictwa. Każda baza musi mieć piśmiennictwo. Dlaczego piśmiennictwo w bazach interakcji jest ważne? Lekarz ma leczyć według, i to są dwie, można powiedzieć, drogi. Pierwsza to jest według obowiązujących dokumentów. Lekarza obowiązuje charakterystyka produktu leczniczego, ale z drugiej strony jest taki zapis, który mówi, lekarz ma leczyć zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną. I produkty typu interakcje to są produkty, które mówią, będziesz miał dostęp do najświeższej wiedzy medycznej, która jest non-stop aktualizowana. Kolejna rzecz, która jest w przypadku baz wiedzy takim wyzwaniem, szczególnie interakcji, to jest, które alerty, które interakcje mają faktyczne znaczenie. To jest historia między innymi Polski, ale również krajów właśnie skandynawskich. To znaczy, duża część lekarzy w Polsce wykupuje dostęp do interakcji, po czym z nich rezygnuje. Dlaczego? Bo kiedy widzi się, że non-stop się świeci na czerwono, czyli podaje dwa leki, które stosowałem przez ostatnie 5-10 lat i one są na czerwono, nie mogę ich stosować, co wolę zrobić najczęściej? Zrezygnować z wiedzy o interakcjach. Taka jest smutna prawda. I teraz ci ludzie, to znaczy MedBase, a razem z nimi my, podzieliliśmy bazę interakcji na tak zwany próg alarmowy. Znowu, jeżeli jest A i B, albo jest to brak znaczenia klinicznego, albo nie przejmujmy się, jeżeli jest poziom C i D, to znaczy, że interakcje mówią tak, są silne, możemy coś z tym sobie poradzić, interakcje są silne i sorry, lekarzu, musisz to zmienić. Teraz to opiera się o piśmiennictwo. Dlatego tak mówię, że bazy wiedzy oparte muszą zawierać bardzo mocne piśmiennictwo. I teraz dwa przykłady z Polski. To jest jeden z systemów szpitalnych, 2016 rok, pojawiają się interakcje. To jest zrzut ekranu takich interakcji, które były i są bardzo popularne i trafiają do niektórych systemów medycznych, również szpitalnych, przez takiego dostawcę z południa, że tak powiem. I to są bardzo niebezpieczne interakcje. Dlaczego? Dlatego, że one po pierwsze nie mają piśmiennictwa i zawierają błędy. I to dosyć katastrofalne, bo chociażby to, co wychodziło tam, że nie ma interakcji, u nas wychodzi, że ma interakcję typu C, albo jest po prostu odwrotnie. Tu mówi, że nie będzie działać na nadciśnienie, właściwie nie ma czegoś takiego, jest tylko i wyłącznie powoduje ubytek sodu. I co dodatkowo jest ważne? Mianowicie jest zupełnie inna sytuacja, kiedy lekarz podaje lek dożylnie, systemowo, czy też doustnie, a zupełnie co innego, kiedy to jest maść, krem, czy to jest czopek, to jest globulka, bo to działa miejscowo. Te interakcje, o których mówimy, ukrywają jedno i drugie. Pokrywają właśnie informacje o działaniach niepożądanych, które są jeszcze częstsze niż interakcje, a są równie istotne. Krótko, dlaczego bazy to jest bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo? Bo nie wymaga od lekarzy przynoszenia urządzeń własnych do szpitala i podłączania do sieci. Bo jeżeli szpital dysponuje bardzo dobrymi bazami, to nie ma z tej potrzeby, żeby coś przytargać. I likwidujecie Państwo w tym momencie dziurę. I teraz tak, wrócę do pacjentek. Pacjentka pierwsza, niestety, co się stało? Ten lek, który był drugi podany, spowodował, że po roku znajdują się przerzuty w wątrobie. Dlaczego? Dlatego, że dwa leki podane ze sobą spowodowały, że lek, który miał zabezpieczyć przed powstałymi przerzutami, nie działał. To był prolek tak zwany, czyli nie substancja działająca od razu, tylko taka, która jest przetwarzana w coś, co działa.
a ten lek powodował, że ten drugi lek się lekiem nie mógł stać. Drugi przypadek jest, pacjentka otrzymuje środek kontrastowy i pacjentka ląduje na OIOM-ie. Dlaczego? Dlatego, że lek, który pacjentka przyniosła z domu, i to jest też taka funkcjonalność, która jest, myślę, bardzo istotna z perspektywy szpitala, ale również czynności procesu, bo dzisiaj było mówione o procesach wewnątrz szpitali. Jeżeli szpital nie dokonuje analizy pacjenta przychodzącego do szpitala z własnymi lekami, to co się dzieje? Może dojść do takiej sytuacji. I to jest też, czyli tak, z mojej perspektywy, jak ja patrzę na funkcjonalność dla, na przykład dla interakcji, to szpital powinien mieć dwa podstawowe mechanizmy. Pierwsze, na wejściu przepytany jest pacjent, z czym przychodzi, co bierze, co brał, bo niektóre leki mogą się utrzymywać 7 dni, 14 dni i dopiero daje leki, które są na oddziale i zobaczę i sprawdzam, co się dzieje. Ale drugie to jest, kiedy pacjent wychodzi ze szpitala i kiedy te leki, które ma podawane na wyjściu, naprawdę muszą być zweryfikowane pod względem tego, czy one ze sobą się nie kłócą. I teraz, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że lada moment, to już od naszych partnerów CGM-ie zależy, dostaniecie Państwo wszystko to, o czym tu mówię, dostaniecie Państwo to w klinecie. Czyli tak jak na przykład jest właśnie jedna z interakcji, tak będzie wyglądał panel interakcji w klinecie i to będzie podpięte w systemie. Także można, na pewno zwiększymy bezpieczeństwo i pacjenta, i lekarza, i szpitala. Wrócę do tego piśmiennictwa. Na piśmiennictwie może się oprzeć prawnik w razie spotkania z pacjentem. To też jest istotne. Tak? Dwa, to jest minimalizowanie dodatkowych kosztów terapii. To są olbrzymie koszty. Jeżeli w badaniu, co prawda to było lecznictwo otwarte, ale średnio można zrezygnować z jednego, czasem półtora leku u każdego pacjenta, już nie mówiąc o pomyłkach medycznych. I to jest kwestia procesu akredytacji ułatwionego dzięki temu, że ta wiedza jest w systemie. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie przedłużyłem. Wszystko.